witam Państwa w imieniu Telewizji Zabrze. Zobaczmy, co wydarzyło się w Zabrzu. Chcę jasno powiedzieć, że dla uczniów i nauczycieli nic się nie zmienia, powiedziała podczas briefingu prasowego Agnieszka Rupniewska, prezydentka Zabrza. Spotkanie było poświęcone m.in. połączeniu zespołu szkół nr 17 i Zabrzeńskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego. Ta konferencja dotyczy głównie tego, w jaki sposób w naszym mieście własnym życiem zaczynają żyć nieprawdziwe informacje i fake newsy, które są szerzone w przestrzeni publicznej. W piątek, tuż po sesji Rady Miasta, pojawiła się w przestrzeni publicznej informacja, a także materiał, z którego miałoby wynikać, że młodzież w zespole szkół nr 17 będzie musiała szukać innego miejsca do kształcenia. Nie tylko w Zabrzu, ale wręcz usłyszałam, że w Tarnowskich Górach, w Katowicach czy w jeszcze innych miastach. Jest to oczywiście nieprawdziwa informacja i nigdy nie było takiej intencji ani ze strony władz miasta, ani ze strony dyrekcji żadnej z zabrzańskich szkół. W poniedziałek na moje biurko wpłynęła natomiast petycja podpisana przez uczniów, a także rodziców i społeczność mieszkańców naszego miasta, blisko 1800 podpisów, petycja skierowana przez Radę Rodziców. I co można zobaczyć w tej petycji? Szanowni Państwo, rodzice proszą o to i apelują, aby istniała możliwość pozostania w dotychczasowym miejscu w budynku administrowanym przez dyrektora Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego i ewentualnie przyłączenie naszej społeczności do ZCKOiZ, aby nasze dzieci mogły kontynuować naukę właśnie w tym miejscu, w znanym im środowisku, pod opieką nauczycieli, którzy doskonale znają ich potrzeby, bez ryzyka utraty ich przyjaciół i poczucia stabilizacji. I bardzo jasno w tym miejscu chcę powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, nie ma planów i nie dojdzie do sytuacji, w której uczniowie zespołu szkół nr 17 będą zmuszeni do tego, żeby zmienić budynek, w którym uczą się w tej chwili. Po drugie, nie będzie planów i nie ma planów, żeby nauczyciele zespołu szkół nr 17 byli zwolnieni. To, nad czym pracujemy i co planujemy przedstawić w uchwale intencyjnej, jest związane z kwestią dotyczącą tak naprawdę połączenia dwóch szkół, które w tej chwili funkcjonują jako dwa zespoły w jednym budynku. I powoduje to dosyć duże zamieszanie i chaos, jeśli chodzi tak naprawdę o funkcjonowanie tych dwóch szkół w jednym budynku. Związanych również z bezpieczeństwem tych uczniów, a także z różnego rodzaju uwarunkowaniami administracyjnymi, które niestety w związku z tym chaosem, który już dawno powinien być uporządkowany, w tym budynku funkcjonują. I ponieważ chcemy zmierzyć się tak naprawdę z tym problemem głównie administracyjnym, mamy propozycję połączenia tych dwóch szkół. Dla uczniów i dla rodziców oznacza to tylko tyle, że uczniowie szkoły nr 17 staną się uczniami ZCKOiZ. Natomiast dla nauczycieli tak naprawdę nie zmieni się nic, oprócz tego, że ich pracodawcą będzie ZCKOiZ, a nie zespół szkół nr 17. Chciałam przede wszystkim wszystkich uspokoić, a przede wszystkim uspokoić uczniów zespołu szkół nr 17. Oczywiście wszystkie klasy tego zespołu, które przejdą do Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, będą uczyły się w tych samych warunkach, w tych samych pracowniach, przez tych samych nauczycieli. Proponowane zmiany organizacyjne tak naprawdę wpłyną tylko na poprawę sytuacji całej społeczności obydwu szkół. Poprawi się bezpieczeństwo i funkcjonowanie szkoły, natomiast dzieci będą zaopiekowane, tak jak powiedzieliśmy, przez tę samą kadrę pedagogiczną, będą czuły się nadal świetnie w budynku, który świetnie znają. Jeżeli chodzi o te zmiany, proszę Państwa, to tutaj również mówimy o oszczędnościach na poziomie około 500 000 zł w skali roku budżetowego, biorąc pod uwagę tylko to, że zmieni się tak naprawdę kwestia administracyjna. Jeszcze raz podkreślam, przyłączając się do tego, co powiedziała pani prezydent i panie dyrektorki, nie ma mowy o tym, żeby uczniowie, zarówno nauczyciele, byli gdzieś wynoszeni, wywożeni, tak jak to zostało przedstawiane. Po pierwsze, niech pozwalają na to przepisy, obowiązujące przepisy oświatowe, bo zgodnie z artykułem 89 ustawy Prawo oświatowe, żeby w ogóle doszło do likwidacji placówki, to muszą, proszę Państwa, być podjęte konkretne działania, które trwają w czasie. Po pierwsze, organ prowadzący jest zobowiązany na swoim terenie zapewnić kształcenie w szkole tego samego typu lub kształcącej w tym samym zawodzie
Po drugie, proszę Państwa, jest zobowiązany na co najmniej 6 miesięcy powiadomić rodziców oraz organ wykonawczy samorządu terytorialnego o zamiarze likwidacji i uzyskać, uwaga, opinię kuratora oświaty, która jest w tym wypadku obligatoryjna, to jest artykuł 89 ust. 3. Więc jest to pewien proces, który trwa, jest długotrwały i tak naprawdę nigdy te informacje się nie pojawiły. My tutaj mówimy o likwidacji, ale ona nie powoduje żadnych zmian poza zmianą kwestii takich administracyjnych. Uczniowie pozostają w tych samych klasach, uczniowie pozostają w tym samym miejscu, kształcą się w tych samych zawodach. Analizując dzisiejszy rynek pracy, możemy stwierdzić, że wymaga on od nas stworzenia spójnych, usystematyzowanych struktur szkolnictwa zawodowego, które będzie spełniało potrzeby zarówno uczniów, rodziców, nauczycieli, jak i przedsiębiorców. Skupienie kształcenia w jednym miejscu, w zawodach wyróżnionych, w konkretnym zespole szkół stwarza możliwość uzyskania wielu korzyści. Jak widzicie, razem ze mną są tutaj dzisiaj fachowcy, którzy mają wieloletnie doświadczenie i doskonale znają problemy zabrzańskiej oświaty. Myślę, że to, co najistotniejsze, to komunikat i apel, z którym chcę zwrócić się za pośrednictwem mediów do społeczności szkoły ZCKOIZ, a także szkoły numer 17. Zapamiętajcie proszę, że jeśli chodzi o miejsce, w którym będziecie się uczyć, nic się nie zmieni. Jeśli chodzi o nauczycieli, zapamiętajcie proszę, drodzy Państwo, że nie stracicie pracy, pozostaniecie w tym samym miejscu pracy. Jeśli chodzi o uczniów czy rodziców, wasi przyjaciele, wasi znajomi, to będą nadal wasze koleżanki i wasi koledzy z tej samej szkoły. Chciałabym, żeby mieszkańcy, którzy zaufali mi w ostatnich wyborach, mieli pewność i mieli świadomość tego, że moje działania nadal nastawione są z jak najlepszą intencją na rzecz naszego miasta i na rzecz mieszkańców. O swoich wyobrażeniach na temat pracy młodzi ludzie mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami różnych profesji podczas wydarzenia Zawód od Kuchni. Zawód od Kuchni to inicjatywa nasza wewnętrzna Powiatowego Urzędu Pracy, zapoczątkowana w 2017 roku. I na samym początku w wydarzeniu uczestniczyło tylko kilku pracodawców i dwie klasy. I odbywało się to w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy. Z roku na rok zauważamy wzrost zainteresowania i ze strony pracodawców, i ze strony szkół, młodzieży. W dniu dzisiejszym zadeklarowało obecność 58 pracodawców i prawie 600 uczniów. Widzimy ogromny potencjał w pracodawcach i w oświacie. To wydarzenie jest bardzo dobrym i potrzebnym pomysłem, aby właśnie umożliwić ten bezpośredni kontakt przed tym wejściem na rynek pracy, przed tym wyborem dalszej ścieżki kształcenia, aby właśnie młodzież miała okazję porozmawiać bezpośrednio z przedstawicielem danego zawodu. Jest bardzo ciekawie, jest wiele różnych zawodów, można zobaczyć, jak to wygląda z innej perspektywy. Młodym ludziom daje to wiele, można zobaczyć to z innej perspektywy, jak to wygląda tak od kuchni. I tak można się dowiedzieć, czy chcemy to robić. Przygotowałyśmy takie dla pokazania, jakimi narzędziami pracujemy. Są specjalne narzędzia do opracowania płytek paznokciowych, skalpele. Są narzędzia do diagnostyki na przykład stopy neuropatycznej. No wszystko to, czym się zajmujemy, dermatoskop, jeśli chodzi o diagnostykę. No oczywiście książki, które pokazują, mamy zdjęcia kliniczne, żeby zobrazować i pokazać, no czym ten podolog się zajmuje. Dlaczego pani wybrała taki kierunek? Ogólnie jestem opiekunem medycznym, więc ja robię to pod kątem tego, żeby móc pomagać osobom starszym. Niestety problemy stóp są powszechne u seniorów, także i wszelkie choroby stóp i paznokci są tam wszechobecne. Czy wybraliście już jakiś zawód? Chyba technik śledczy. Ja wolę kryminalistykę, ale nic szczególnego póki co. A ty? Ja myślę nad architektem lub inżynierem. Dzisiaj wystawiamy nasze zawody z naszej szkoły i prezentujemy uczniom, jakie mamy możliwości. Przede wszystkim mamy trzy zawody, takie jak chłodnictwo i klimatyzacja, energia odnawialna, no i technik informatyk. Dlaczego warto uczyć się w waszej szkole? Nauczyciele są mili, często to powiedzą po lekcjach, też wykorzystają swój czas, żeby wytłumaczyć bardziej konkretnie coś. No a czy wasze zawody cieszą się zainteresowaniem? Tak, w naszej szkole cenię to, że wszystkie zawody, jakich się uczymy, są po pierwsze uczą nas na najnowszych technologiach,
No i są to zawody, które mają przyszłość i zastosowanie w życiu codziennym. Co sądzicie o takim wydarzeniu? Potrzebne, niepotrzebne? Potrzebne, fajne. A dlaczego potrzebne? No, żeby osoby, które nie wiedzą, na co chcą iść, mogły sobie zdecydować. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.